Hej, hej, z tej strony Łosiu. Witam w kolejnym materiale z serii unboxingów, openingów. Dzisiaj przed Wami Pixelbox numer 2. Jest to drugi Pixelbox, który trafił w moje ręce. Opening pierwszego też dla Was nakręciłem. Możecie go sobie zobaczyć na moim kanale. W lewym górnym rogu jest link. No, nie samym Pixelboxem będę żył w tym materiale. Mam na koniec jeszcze do otwarcia mały bonusik. Ale o tym to później. Przypominając szybciutko, Pixelbox to takie pudełeczko, w którym jest kilka elementów związanych z filmami, z grami, z komiksami itd., itd. Mają one różną wartość kolekcjonerską, mogą się tam zdarzyć także rarytasy. No dobra, tym tytułem wstępu kończymy gadanie i zaczynamy otwieranie. O, bo już też się nie mogłem doczekać, żeby Wam to pokazać. Mamy, o, zaczniemy od drobiazgu. Przypinka Kapitana Ameryki. No i widać, że znowu mnie widać w lustrze tam z tyłu. Jestem, tak, jest to przypinka. Jak ktoś lubi tarczę, żeby go broniła, to może sobie ją tutaj przypiąć. O, stół uwalony, rurku. Mamy także drobną figurkę i dużą figurkę. Zaczniemy od tej drobnej. Co to jest? To jest oczywiście Iron Man, ale... Co to jest? O, to jest taki gadżecik, który możemy sobie zaczepić do słuchawek, do jakichś kabelków, żeby tam z nami był. No i akurat wiecie, że korzystam z kablowych słuchawek, więc chyba sobie to potem otworzę i założę. Dobra, na razie kładziemy to tutaj. No i zdecydowanie większa figurka, większy model. Jest to figurka Morgana z serialu The Walking Dead, wytworzone przez McFarlane Toys, seria 8. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czy to rzadkie, czy to nierzadkie. Morgan ma wyposażenie, broń, plecak, kij, no i dodatkowa głowa Morgana, chyba jakby chciał się zamaskować, to tutaj ma. No i z tyłu możemy zobaczyć, jakie są figurki w ramach serii 8. Mamy tutaj Karola, Boże, ale ona się zmieniła na tym obrazku. Rick, Eugene i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest wartość kolekcjonerska tego gadżetu. Sprawdzimy sobie to później. I w środku co? Keychain, czyli zawieszka do kluczy. Jestem Groot. Jeśli ktoś lubi Groota, na pewno mu się to spodoba. Ok, choking hazard, czyli trzeba uważać, żeby nie połknąć. Standardowo naklejki, Convent Box, Pixel Box i tak dalej. No i co tu jest? Tu jest koszulka. Wyciągaj, Łosiu. O, słuchajcie, Nuka Cola, koszulka z Fallouta, otwieramy. Ja myślę, że otworzymy sobie ją. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę. Chyba kojarzę motyw z gry z tą babeczką. Otwieramy. Uwielbiam gadżety z Fallouta. Fallout 4, super. Oficjalna franczyza Bethesdy. Rozmiar 2XL, czyli tak jak lubię. O, otwierać. Powiem Wam, że ta koszulka robi robotę. Robi robotę. Nie wiem, czy ją widać ładnie. Chyba ładnie ją widać. O, tutaj Wam pokażę. Pięknie. Powiem Wam, że koszulka rozwaliła system. Jestem na tak. No i tak się zaprezentuję. Czekajcie, jeszcze zobaczę, bo może coś tam jest w środku. Tutaj ten kartonik poleci. Nie, w środku już nic nie ma. No dobra. Pudełeczko też zestawimy. Tak się właśnie prezentuje zawartość tego Pixelboxa. Ale nie jest to oczywiście... O, jeszcze na karku jest Fallout 4. Znaczek, logo. Nie jest to ostatni gadżet z Fallouta, który dzisiaj Wam będę pokazywał, bo tak jak na początku mówiłem, będzie w tym materiale bonus. I bonusem jest kolejny gadżecik z Fallouta, czyli figurka. Nie wiadomo, jaka będzie w środku. Może być to jedna z 12 figurek, które tutaj macie przed oczami. Więc zobaczmy. Zobaczmy, gdzie tutaj jest jakieś... O, tu jest jakieś otwarcie. To otwiera, ja to bało, to przyklejone jest. Uwaga! Co tu się dzieje, moi mili państwo? Będę macał w środku, co jest? Dobra,
3, 4. O, cóż za niespodzianka. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie figurka. Jest zapakowana w taki czarny woreczek, który też jest zamknięty. To sobie go tutaj otworzymy. Nie, to trzeba go tutaj będzie otworzyć. Ręce mi drżą. Siła, Łosiu, siła! Okej. Jest, słuchajcie, w Power Armorze. Takiego właśnie chciałem. Bałem się, że mi wyjdą. O, schylam się po pudełko. No, ustaw mi ostrość na ludziku. O, jest. Bałem się, że mi wyjdą jakieś takie, wiecie, gadżety. Dziwne, jakiś bandyta, którego nie będę w ogóle znał, ale kurde, ludzik, słuchajcie, w Power Armorze. No, to jest temat. Ja jestem zadowolony. Koszulka Fallouta. Ludzik jeszcze w Power Armorze, to jest koniec. Już zacząłem się powtarzać normalnie, widzicie, jaki jestem przejęty. No dobra. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten opening. Mi się podobał bardzo, zdecydowanie bardziej niż poprzedni. Jest mega temat. Ludzik tutaj się z Wami żegna. Pa, pa. Łosiu się też z Wami żegna i do zobaczenia w następnych materiałach albo gdzieś tam w internecie. Cześć!